Są gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Mateusz Maranowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Przypominam, w studiu Miłosz Lodowski Dzień dobry państwu. I Paweł Pietkun. No właśnie, będziemy dyskutować o tym, kto kandydatem opozycji na prezydenta. I zaczniemy może od wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który no, w dobrym nastroju był w czasie wieczoru wyborczego. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja. Mamy jakieś problemy techniczne. Może jeszcze raz usłyszymy Grzegorza Schetynę. Zobaczmy. Magnetofon strajkuje, jak pan Schetyna przemawia. Ciekawe. Nie mamy Grzegorza Schetyny, jest jakieś problemy techniczne. No w każdym razie Grzegorz Schetyna był jakiś bardzo zachwycony. Właśnie zwolniłeś pana Grzegorza Schetyny no, z prawa do wypowiedzi. No właśnie, ale jest tak, że Grzegorz Schetyna był zachwycony, był przekonany o tym, że Platforma Obywatelska i cała Koalicja Obywatelska będzie miała prezydenta w maju. Jak to jest? Czy rzeczywiście mogą się spodziewać dobrego wyniku, czy nie? I czy to wszystko będzie zależeć od kandydata, którego wystawią? Myślę, że dobrego wyniku nie będą mogli się spodziewać, dlatego że nie mają tak naprawdę żadnego kandydata, którego mogliby wystawić. A czy Małgorzata Kidawa-Błońska nie mogłaby być takim kandydatem, skoro już grali do tej bramki teraz? Małgorzata Kidawa-Błońska, poza tym, że ładnie się uśmiechała do wyborców w kampanii. Ale to może działać pierwsza kobieta, raczej stonowana osoba na opozycji. Na Polaków nie zadziała pierwsza kobieta. Polacy są jednak, jesteśmy narodem, który jest wychowany w takiej tradycji mężów stanu, jednak mężczyzn. Cała lewica właśnie dostaje szału. Cała lewica dostaje szału teraz. No, lewica może dostawać szału, natomiast to jest bezspornym faktem, tak? Kobieta może być fajną lokomotywą wyborczą w wyborach parlamentarnych, kiedy tych miejsc jest więcej do obsadzenia. Natomiast jeśli chodzi o prezydenturę, to nie. Nawet gdyby było inaczej, to Kidawa-Błońska moim zdaniem się nie nadaje na prezydenta, bo się nie nadaje. Znaczy ja myślę, że tutaj generalnie Platforma Obywatelska będzie miała problem z przekonaniem tak naprawdę pozostałych formacji opozycji do tego, że jej kandydat może być właściwy do poparcia. Natomiast myślę, że znacznie bezpieczniejszym i takim, który ma szansę być kandydatem wspólnym, może być na przykład przedstawiciel PSL-u. I może być to próba powtórzenia drogi Wincentego Witosa, gdzie po prostu ludowcy zjednoczyli naród i też pewnie to w ten sposób będzie komunikowane, bo to zresztą to co obserwujemy teraz i też po wynikach, no to udało się ludowcom stworzyć taką partię, Europejską Partię Ludową. To znaczy z jednej strony małe miasteczko, oczywiście to jest na razie mały zastrzyk, ale to się już pojawiło. Wyszli spoza wieś, stracili część elektoratu na wsi, ale wyszli poza wieś, pojawili się w miastach. No i w związku z tym taki centroprawicowy, no, albo umiarkowanie centrowy, bardziej troszeczkę w prawo skierowany komunikat mógłby się sprzedać, zwłaszcza że w Rzeczypospolitej akurat ja uważam, że skrzywienie prawicowe całego społeczeństwa jest bardzo łatwo zauważalne i w zasadzie tylko i wyłącznie poza środowiskami radykalnymi tego nie widać. Więc taki tożsamościowo konserwatywny i powiedziałbym centrowy, jeśli chodzi o wymiar społeczny, przekaz może się sprzedać. Nie powiem, żeby mnie to ani specjalnie cieszyło, natomiast no, taka rzecz się pojawi na pewno i myślę, że będzie w ten sposób komunikowana. W wyborach w 2015 roku Andrzej Duda wygrał przede wszystkim głosami Pawła Kukiza, który osiągnął bardzo dobry wynik jako trzeci kandydat. Chyba nigdy takiego wyniku nie miał, trzecia osoba powyżej 20%. No i właśnie, teraz pytanie, wiem dlaczego się śmiejesz, Miłoszu, ale zostawmy to z boku. Właśnie nie chcę na ten temat. Właśnie dlatego zapytam Pawła Pietkuna o to. I czy to będzie bardzo podobny scenariusz, tylko że z tej strony trzecią siłą polityczną jest jednak lewica i kandydat lewicy będzie tym trzecim kandydatem. Panowie, i czy, a potraficie sobie wyobrazić, który z tego tria mógłby być kandydatem? Żaden z nich się nie nadaje na bycie kandydatem, dlatego że... Więc pewnie będzie kobieta. Skłóci całą lewicę, skłóci te wszystkie trzy ugrupowania. Mówi pan o Adrianie Zandbergu, Robercie Biedroniu i Włodzimierzu Czarzastym. Dokładnie tak. Oni się zresztą dosyć precyzyjnie określili, co jest ich priorytetem. Bawiąc się politycznie, mogą nawet wystawić na prezydenta naszą noblistkę.
Czysto dla takiego po prostu zyskania prestiżu. No była też pomysł Jerzego Owsiaka, żeby wystawiać. Tak, ja też kiedyś mówiłem o tym, że to też jest jakaś opcja, no chyba, że są po prostu taki bałagan w papierach, że po prostu ktoś to wyciągnie w czasie kampanii, to może być jakimś problemem. Natomiast Lewica nie ma nic do stracenia w nadchodzącej kampanii prezydenckiej, ma tylko i wyłącznie wszystko do wygrania, więc mogą sobie poeksperymentować w dowolny sposób. Tylko że zwróćcie uwagę, że o ile Paweł Kukiz, kiedy się pojawił tak zupełnie niespodziewanie i był taką świeżą siłą, zanim się nic nie ciągnęło, prawda? A nasza noblistka no pięknie pisze, za coś tą Nagrodę Nobla dostała w literaturze, natomiast bezspornie jej wypowiedzi są czymś, co ją zupełnie dyskwalifikuje. Ja tak rzuciłem ad hoc, to nie jest jakaś poważna propozycja. To jest pomysł, który faktycznie może, po który Lewica może sięgnąć. Natomiast on się nie sprawdzi. Oni nie mają człowieka, któremu nie można by czegoś zarzucić. Ale chciałbym pójść trochę takim myślenia Miłosza Ładowskiego, który wspomniał o tym kandydacie PSL-u, który mógłby zjednoczyć opozycję. No ale czy elektorat Lewicy tak chętnie by zagłosował na, wyobraźmy sobie, Władysława Kosiniaka-Kamysza? To jest akurat Kosiniak-Kamysz, no on się nie prezentuje. On nie wygląda, no czy on wygląda jak prezydent? Ale w debatach bardzo dobre recenzje zbierał. Nie lekceważmy go, bo pamiętamy, jak komunikował Bronisław Komorowski i jego sztab. Po prostu sytuację, w którym w listopadzie został zgłoszony pan Andrzej Duda też. On się nie prezentuje, to jest nikt, to jest człowiek drugiego szeregu. On w ogóle w zasadzie jest no właśnie zagadką, prawda? Nikt go nic nie wie. Poczekajcie. Tak było, Andrzej Duda przy wszystkich jego mankamentach wtedy w kampanii wyborczej jednak potrafił nosić garnitur. Kosiniak-Kamysz nie potrafi nosić garnitur. Właśnie, cały sztab ludzi. Panowie, ja będę się śmiał troszeczkę, ale uważam, że tu jest sytuacja dosyć śmieszna, bo też jestem z krakowskiego podwórka, więc może być tak, że po prostu zderzenie pomiędzy dwoma absolwentami liceum numer 2, czyli Sobieskiego, będzie najciekawszą rzeczą, która może się zdarzyć w przyszłej kampanii, no bo zarówno prezydent je kończył, jak i kończył je także pan Kosiniak-Kamysz. Więc to tak mówię, jako absolwent jedynki z kolei, że to może być bardzo interesujące, jak tutaj dojdzie do tego zderzenia, bo to tak jak mówię, tu może się bardzo wiele zdarzyć. PSL generalnie dosyć uważnie odrabia swoje lekcje, bo przecież pamiętamy, w jak fatalnym stanie byli po kampanii europejskiej, gdzie dali się wmanewrować tak naprawdę w jakiś dziwny progresywizm europejski, co spowodowało, że praktycznie stracili pół swojego elektoratu. No i teraz sytuacja, w której udało im się wyciszyć te wszystkie emocje i pokazać, że coś tam jeszcze w nich drzemie, to może być dobry prognostyk na przyszłość. To nie jest tak, że im specjalnie życzę tego, bo tak jak mówię, ja bym wolał, żeby PSL-u nie było w tym parlamencie z czysto pragmatycznego punktu widzenia, natomiast jest, no i widzę, że zrobili dobrą robotę po prostu, no i szacun za to. Czy Andrzej Duda będzie grał w tej kampanii wyborczej? Jakie będą najważniejsze poruszane kwestie, jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, panie redaktorze? Bezpieczeństwo, sojusz polsko-amerykański, bezspornie jego dobre kontakty, dobrze sprzedawane kontakty z Białym Domem. Zwróćcie uwagę na to, panowie, że na to, co się dzieje teraz na granicy turecko-syryjskiej. Kurdowie, czy to nie zaszkodzi właśnie Kurdowie zaczną narracji. Krzyczeć, że zostali zdradzeni przez Amerykanów. W tym samym czasie pojawia się informacja, no ona się pojawiła wcześniej oczywiście, ale będzie o niej głośno w związku z tym, że coraz więcej Polaków będzie jeździć do Stanów Zjednoczonych bez konieczności wykupowania wizy i stania w kolejce. Więc ruch bezwizowy plus ciepłe słowa, na które zawsze Andrzej Duda może liczyć ze strony Donalda Trumpa, to będzie ta karta, która przekona wielu. Myślę, że ja myślę, ale czy właśnie ta sytuacja turecko-syryjska nie zaszkodzi właśnie prowadzeniu tej narracji Andrzeja Dudy, który właśnie prezentuje się jako przyjaciel Donalda Trumpa? Na pewno pojawi się w narracji kandydata Konfederacji, jakikolwiek on będzie, prawda? Będzie ubierana w szaty takiego skrajnego racjonalizmu i pragmatyzmu, więc na pewno wybrzmi w kampanii prezydenckiej. Natomiast Andrzej Duda ma pewną specyficzną cechę, którą no, musi zauważyć każdy, kto obserwuje no, budowę kampanii, czy to od środka, czy od zewnątrz. To znaczy ma taki charyzmat tworzenia zjawiska, które bym porównywał z emocjami, które wywołał kiedyś Jan Paweł II. To znaczy bardzo silny ładunek i dobre aktorstwo z jednej strony, czyli dobry ten kontakt z tłumem,
i prowadzenie tego tłumu i też bardzo silnie empatycznie podchodzi do osób, które spotyka, więc to też się przekłada. Tego na przykład nie ma pan premier Morawiecki, który musi te cechy dopiero sobie wytworzyć. Widać, że ciężko pracuje, bo zmienia się to z miesiąca na miesiąc. Ale to nie jest coś, co jest jego elementem naturalnym. Natomiast u pana Andrzeja Dudy to jest naturalne. To znaczy ludzie go naturalnie lubią, traktują troszeczkę jego wystąpienia jak show, a więc traktują go jak idola czysto rockowego do tej pory. Więc to jest coś, co mogło zaskoczyć wszystkich, którzy obserwowali tam tą kampanię, na której gdy pan Andrzej Duda startował dopiero na prezydenta, dlatego że wszystkim wydawało się, że to taki inteligent, bezbawny dosyć, prawda, w sensie łatwy do ulepienia też, ale że to osoba, która nie ma jakichś właściwości szczególnych. Natomiast nagle w ramach tej kampanii okazywało się, że ten potencjał jest wielki. I to się przekazuje też dalej i ludzie to w ten sposób odczuwają, odbierają. W związku z tym teraz widzimy od małych miejscowości do dużych miast, gdziekolwiek się pojawi, czy też na spotkaniach z głowami państw. To, co powiedziałeś przed chwilą, ta temperatura emocji, którą wywołuje, jest też bardzo pozytywna, to widać i to jest, to człowiek da się to lubić. To wszystko widać w rankingach zaufania. Tak samo było przecież z Aleksandrem Kwaśniewskim. Mhm. Wydawało się, że nie ma absolutnie żadnych zalet jako człowiek i polityk i bardzo silnie związany z poprzednią władzą i z systemem totalitarnym. Natomiast ludzie go w jakiś specyficzny sposób polubili, nawet jego słabości gdzieś tam odnosili do swoich własnych, w związku z czym mu bardzo wiele wybaczali. I tak troszeczkę z Andrzejem Dudą. Panie redaktorze. Bezspornie argumentem w kampanii prezydenckiej stojącym, wykorzystywanym przez Andrzeja Dudę, stojącym po jego stronie, będzie stabilność państwa. Jeżeli nic się nie wydarzy z rządem, jeżeli będzie rząd, jeżeli Sejm będzie pracował, będzie to robił sprawnie, jeżeli Senat też będzie pracował sprawnie, prezydent będzie ustawy przygotowane w parlamencie w obu izbach podpisywał lub wyrażał wobec nich wątpliwości, ale idzie za nim stabilność, tak? Tu nie będzie konfliktu i to będzie bardzo silny argument, bo tak naprawdę wyborcy niekoniecznie chcą awantury. I tak będziemy mieli Sejm, który troszkę... Każdy z nas chce bezpieczeństwa, po prostu. I tak będziemy mieli Sejm, w którym będzie troszkę jak w cyrku, prawda? Dwie panie posłanki będą śpiewać, ktoś tam będzie krzyczał, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przedstawiciele narodu wzięli się, podwinęli rękawy i zaczęli, przepraszam, zasuwać. I jakie bo to są wybrania? O właśnie, to jest najciekawsze w tej nadchodzącej kadencji jest to, że ona jest bardzo trudna, ale i bardzo wymagająca. To znaczy nie da się już teraz wszystkiego ukrywać za łatwym sprawowaniem władzy, tak, i posiadaniem bardzo dużej przewagi. Trzeba wszystkie ruchy gruntownie przemyśleć. Nie ma miejsca na jakikolwiek błąd i jest czas wyłącznie ciężkiej pracy. Za chwilę do tego, zwłaszcza te pół roku. Za chwilę do tego wrócimy, no, ale chciałem jeszcze zapytać, bo mamy ostatnie dwie minuty tej części. Jaki był najsłabszy punkt prezydentury Andrzeja Dudy? Myślę, że zawetowanie ustaw związanych z poprawą czy z reformą wymiaru sprawiedliwości, zdecydowanie. Ale to jest kwestia czysto wizerunkowa, czy nie, po prostu politycznie w ogóle to jest, wstrząsnęło? To w ogóle wstrząsnęło tak, nie zapleczem, zapleczem PiSu powiedziałbym nawet, bo bez względu na stan przygotowania tej reformy, głównym motywatorem wyborców było to, że żądali od Prawa Sprawiedliwości naprawy wymiaru sprawiedliwości, bez względu na wszystko. To znaczy tego oczekują ludzie, ponieważ to zostało niezrealizowane, to myślę, że tak naprawdę wszystkie transfery Ale tym opozycja nie będzie mogła grać. Nie będzie mogła grać. To był bezspornie, tu się pełna, między nami jest zgoda, że to był wizerunkowo jego kryzys drugi, chociaż tak naprawdę nie był kryzysem. Tak był odbierany przez wyborców, zwłaszcza przez tą część wyborców, która tam się za specjalnie nie zagłębia w politykę. To było odejście rzecznika Andrzeja Dudy w pewnym momencie, ministra. Bo jak to wygląda z zewnątrz, to wygląda tak, że w takim monolitycznym obozie raptem coś się musi dziać nie tak, skoro odchodzi minister. Uśmiecha się, mówi dobrze, fajnie było, ale chce gdzie indziej. I to było odebrane. I zostaje jeszcze znakomitym ambasadorem, prawda? Bo to jest. Tak. To jest jeszcze była kwestia referendum, które gdzieś tam było konsultowane ze społeczeństwem, ale to spośród dziennikarzy ciężko było znaleźć osobę, która oceniała to jakoś tak jednoznacznie pozytywnie. Pan rektor się uśmiecha, znaczy, że może się mylę. Nie, proszę. Nie, właśnie. No więc zostawiamy to na razie i zawieszamy kwestię prezentury. Będziemy oczywiście do niej wielokrotnie wracać. Panowie zostają jeszcze w studiu, a my po krótkiej przerwie wracamy do dyskusji i będziemy rozmawiać o tym, czy dobra zmiana będzie trwała i jak długo będzie trwała. Proszę zostać z nami.